Dzień dobry. Dzisiaj mamy wtorek, 6 czerwiec. Dzisiaj znowu jestem tutaj w tym takich tych laskach, co wam kiedyś ostatni filmik robiłem tutaj. Już w innym miejscu. No patrzcie, jak ja tutaj pomiędzy tymi laskami, tylko ala laski na zagraniczki. Są takie łąki, patrzcie. Teraz na żółto kwitną i to. Patrzcie, to tak wygląda, to jest tak jak mały kaczeniec, nie wiem jak się ta roślina nazywa, ale takie żółte, piękne kwiatki i tego jest mnóstwo. Ptaszki śpiewają, chociaż tam w oddali słychać trasę szybkiego ruchu, ten szum samochodu, no ale no dzisiaj to miejsce wybrałem, chociaż jak pojadę do lasu, tam przynajmniej jest cisza. Tylko słychać ptaszki. Ale jesteśmy dzisiaj tutaj. A tutaj tak mnie ostatnio ciągnie. Tutaj jest fajnie. Mało ludzi. Znaczy dzisiaj to jest pogoda taka, jak widać nie ma słońca. Jest pochmurno. Temperatura 12 stopni Celsjusza. Jak dla mnie to wszystko jest ok, idealnie. Jak zawsze, tylko chcę wam pokazać, jak zawsze jestem na bosaka. Mam ze sobą tutaj moje sandały. Ja tak złożyłem, żeby łatwiej było je nosić ze sobą. Bo tam są takie miejsca, gdzie muszę przechodzić przez taką śrutową drogę, żeby tutaj dojść w ogóle. I to jest bardzo nieprzyjemne i raczej bym ciężko by było mi iść, dlatego ze sobą biorę sandałki takie. Znaczy te, to nie są sandały, to są te, nie japonki, motylki, o motylki. Coś takiego, no. Jak to się nazywało, takie klapki do chodzenia. No dobrze, dzisiaj jest temat, znaczy w sumie to dwa tematy. Pierwszy temat to jest to, że chciałbym tylko ogłosić, że w następnym miesiącu, pomiędzy 21-25 lipca, będą warsztaty. Będą warsztaty innego typu niż do tej pory. To będą warsztaty stacjonarne, czyli jak to się mówi po angielsku, face to face, czyli twarzą w twarz. Przez 4 dni intensywna praca, intensywne czyszczenie, intensywne uwalnianie traum wszystkiego, co wyjdzie w trakcie. I to są, muszą być kilka warunków spełnionych, żeby w ogóle móc na te warsztaty przyjechać. Po pierwsze, one będą w Anglii. Te pierwsze będą w Anglii tylko dla kobiet. To organizuję ja z Marzeną i żeśmy uzgodnili, że robimy tylko dla kobiet albo tylko dla mężczyzn. Te pierwsze będą dla kobiet. Nie będziemy robić grup mieszanych, no ze względu na mogące się pojawić problemy. To tak dlaczego rozgraniczyliśmy, ale będą wyłącznie grupy kobiece albo męskie. I jedynymi osobami, które będą płci przeciwnie, to będzie ja albo Marzena. Jeżeli męskie będą, to Marzenka będzie płci przeciwna. Jako telepatka, albo ja, jeżeli grupa żeńska, ale ja jako prowadzący. Osoby, które mogą uczestniczyć w takich warsztatach, to są, muszą być wszystkie po oczyszczeniu. I okres taki po oczyszczeniu musi być minimum miesiąc czas. Nie krótszy, czyli jeżeli ktoś jest nieoczyszczony i chce przyjechać na takie warsztaty, to musi się oczyścić przed. Żeby przyjechać na warsztaty oczyszczonym lub jeżeli coś w międzyczasie złapie, to my go to oczywiście oczyścimy tam na miejscu, ale tutaj nam chodzi, ale tutaj chodzi o to, żeby ta pierwsza warstwa była zdjęta, gdyż my na tych warsztatach będziemy zdejmować następne warstwy i to będzie bardzo intensywna praca i będzie tych osób tylko 5 osób. I ja i Marzenka jako osoby prowadzące i więcej nikogo. 4 dni to będzie trwało i
Tylko 5 osób z tego względu, że każdą osobą trzeba się, będziemy się indywidualnie zajmować. Nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie na jakiś tam czas. Po prostu będzie intensywna, bo to będzie intensywna praca. I dlatego nie może być za dużo osób. Bo to mała grupka. I jaki to będzie tak? Będzie wynajęty dom z 7 sypialniami. Każdy będzie miał własną oddzielną sypialnię. Blisko musi być woda. Może być morze na przykład, bo to jeszcze jest sprawa otwarta, ale woda musi być blisko i las. To są dwie takie rzeczy. No i oczywiście ten dom musi posiadać ogród, żeby móc się codziennie uziemiać, żeby gdzie można wyjść na trawce, postać czy poleżeć. Najczęściej poleżeć chyba. Przynajmniej ja wybieram zawsze leżenie. Chociaż tam, gdzie mogę, dochodzę. To takie warunki ogólne i zaznaczam, bo to nie będzie tanie, to będzie drogie. Ja tu nie podaję w tej chwili kwoty. Każdy, kto będzie zainteresowany, to napisze do mnie. Tylko zaznaczam, że to nie jest tanie. To może tyle o warsztatach, bo tam będą... Znaczy o samych warsztatach, co tam się będzie działo. Jeszcze... Tak planujemy, żeby to były na przykład te warsztaty, że między innymi, żeby przyspieszyć to oczyszczanie, to będziemy tylko na sokach na przykład. Wszyscy. Także na, nie tylko na poziomie energetycznym, ale na planie fizycznym też będzie bardzo głębokie oczyszczanie. Będzie jedno drugie pobudzało wzajemnie. Będzie szybciej się materializowało po prostu. Tak to będzie wyglądało. Tego typu warsztaty mają jednak największą jakość, gdyż to jest naprawdę intensywna praca. Online tego nigdy nie da. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie. Pierwsze będą z kobietami, drugie będą z mężczyznami. Na razie robimy ten pierwszy w Anglii. To nie znaczy, że ktoś z Polski czy z innego kraju może nie przyjechać. Może przyjechać na ten okres i uczestniczyć w tym. Tylko, że to będzie bardziej tu dla tych ludzi, którzy mieszkają w Anglii, ze względu na bliskość. Ale w Polsce też mamy zamiar zorganizować coś takiego. Tylko na razie to jeszcze zrobimy tutaj, w Anglii. Marzenka przyjedzie tutaj do Anglii na te warsztaty. To tak mniej więcej tyle, jak ktoś będzie bliżej zainteresowany, to wtedy więcej szczegółów. I no tyle na razie. Mam tu jeszcze takie, do mnie napisał w międzyczasie, może do mnie napisał na, o przepraszam, machnęło mi się. Przeczytam sobie z Messengera. Napisał do mnie na Messengerze. Pan Marek Matal. I takie pytanie zadaję. Ja może przeczytam i będę chciał coś na ten temat powiedzieć. Bo to się tak w sumie wiąże z tymi, można powiedzieć, warsztatami też. I pyta, i to takie kwestie. Wytłumacz, dlaczego bez takich jak ty nie możemy zwyczajnie poradzić sobie w życiu. Ktoś będzie ssać z nas energię, manipulować nami, a my nieświadomi, jak rozpoznać i co robić. Jeśli jesteśmy tylko eksperymentem, to, i tu kropki, znaczy znak zapytania, nie jest wiarygodne, że tylko tacy jak ty mogą nam pomóc. Czy jesteśmy tacy mali, słabi, że musi być ktoś inny? Będę wdzięczny, jak mi odpowiesz albo zrobisz jakiś film, Marek. No i tak, to jest takie no, kilka pytań i zarazem takich kwestii. No, muszę wam powiedzieć, no w sumie z jednej strony to, bo ja go rozumiem, bo sam bym też takie pytania zadawał. Czy tylko tacy ludzie jak ja mogą pomóc i nie.
Nie, to nie jest tak. To nie jest tak, że ktoś jest, jeżeli chce sobie pomóc, to musi. Nie, nic nie musisz. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z jedną osobą. Ta rozmowa może kiedyś wyjdzie na jakimś filmie. W każdym razie. I ta osoba też opowiadała mi o tym, jak ona, czego ona doznała, nie? Ona doznała takiego samooczyszczenia. I opisała mi ta osoba dokładnie, co się z nią działo. Ja wtedy tylko tyle, że po tym, co ta osoba mówiła, to, że ona praktycznie się, tak to wygląda, jakby się sama oczyściła, się uwolniła wszystkiego. Czy to jest możliwe? Tak, bo to jest możliwe. To jest możliwe, tylko to dotyczy tak niewielkiego, to nawet nie można mówić o promilu, bo to jakieś tysięczne części promila ludzi, którzy mogą czegoś takiego doznają. Tylko teoretycznie to może dotyczyć każdego. To nie jest tak, że są tylko dla wybrańców. Nie. To nie jest dla wybrańców. Z tym, że tylko, że takie samooczyszczenie, takie wybudzenie się, ale to kompletnie wybudzenie się, czyli energetyczne wypalenie wszystkiego, zrzucenie z siebie, że to wszystko programu, wszystko opada, bo ta osoba to, z tego co mi opisała, to ją to odczuwa na planie fizycznym. Bo same to, co mówimy na przykład o przebudzeniu, o obudzeniu się, to nie jest to, o czym ja mówię w tej chwili. To nie jest tego typu obudzenie, ale to jest całkowicie powrót do samego siebie, do swojej mocy. I to czuć na planie fizycznym, bo po prostu się przestaje chorować. Takie między innymi są skutki tego. I to jest możliwe. Po prostu to jest możliwe, ja wiem o tym, że to jest. I czasami można usłyszeć takie, przeczytać historię takiego człowieka. To jest tak rzadkie, że tak dla większości z nas no, to należy, no, nie należy, przepraszam, to ja mówię o sobie. To ja mówię, no dobrze, no to jest możliwe, tylko jak na razie to mnie te blokady wszystkie przeszkadzają. I to, co ja robię, to, co proponuję, to jest pomóc ludziom, którzy szukają możliwości takiego wzmocnienia siebie, żeby móc dalej iść do przodu, żeby mieć wpływ na własne życie, gdyż dalej walczyć już widzą, że nie chcą po prostu, one chcą przyspieszyć ten proces. Bo to, co wcześniej mówiłem, to jest teoretycznie możliwe. Tylko trzeba dotknąć naprawdę takiego wielkiego dna, żeby do tego doszło. I prędzej czy później kiedyś tam do tego dojdzie. Tylko kwestia kiedy. Dlatego ja na przykład wybrałem, cały czas poszukiwałem drogi innej, samej, swojej. Tylko, że u mnie nie doszło do takiego pełnego obudzenia, tak jak opisałem o tym moim znajomym. Nie doszło samoistnie, tak jak u mnie, tylko przez oczyszczenie energetyczne. Może między innymi po to, żeby więcej ludzi mogło zdecydować, co chce, że może to zrobić szybciej, inną drogą, a nie doprowadzić do tego, żeby, że w końcu to kiedyś dojdzie, ale kiedy istota nasza zdecyduje, bo tak naprawdę to nasza istota decyduje, kiedy mówi już ma serdecznie dosyć. Tylko, że to często tak jest, że tak jak to, co nam wychodzi na sesjach, że istota nas doprowadza tego, jak to się mówi, klienta, nie? Na sesję, bo ona też już ma dosyć tego i przyprowadza nas do nas tą osobę. To istota prowadzi. To, co czujecie, że chcecie coś zrobić, coś was pcha do tego, to istota was pcha do tego. No oczywiście mogą też
pchać jeszcze inne rzeczy, to programy te, które jesteśmy zabrudzeni, ale, ale zawsze to poczucie tej istoty, one się przebija. Czasami częściej, czasami rzadziej, w zależności od tego, jak mocno mamy dosyć już tego syfu, jak mocno mamy dosyć tego babrania się w gównie i życia dla kogoś, nie dla siebie. Tu ten Marek dotknął takiego bardzo ważnej rzeczy, bo to jest bardzo ważne. No. To jest bardzo ważne. Także odpowiedź Mareczku jest taka, że oczywiście, że to nie jest jedyna droga, to co ja proponuję. I zawsze możesz iść własną drogą i każdy z nas powinien iść własną drogą. Tylko, że można też i skorzystać z tego, co ja proponuję, że możesz, ty nic nie musisz, możesz. To jest tylko propozycja. I nie jest jedyna alternatywa. To tyle na to pytanie. O tym, czy my jesteśmy tak, tam jeszcze dalej było, czy, że to, że my jesteśmy tacy słabi w tym pytaniu. No muszę wam powiedzieć, jak żyjemy w tych programach narzuconych, często i swoich jeszcze, mnóstwo jest autosabotaży. Ja spotkałem się już z takimi autosabotażami u osób, że to po prostu przerażenie ogarnia. No, jak można się tak mocno autosabotować? Czyli cały czas, że jestem nikim. Jestem nikim i sobie niczym nigdy nie poradzę. Cały czas. I to jest przyciągane, to jest tak mocno przyciągane przez niektóre osoby, że to jest... Dla mnie to jest takie no, coś strasznego, no, że tak mocno pchać powrót do tego gówna i taplanie się w tym gównie. Ja nazywam to życie takie w podpięciach jako gówno, bo trochę brzydkie określenia, no, ale co ja zrobię? tak mi to się kojarzy z tym gównem, bo to się człowiek po prostu przyzwyczaja, że to jest normalne, wszyscy tak mają. No jak wszyscy, to i ja też, i wszystko jest okej, a to nie jest okej. Ale po to, żeby zauważyć tę różnicę, to dopiero zauważyłem po oczyszczeniu. I dlatego tak to brzydko nazywam. Chociaż muszę wam powiedzieć, że w podpięciach humanoidalnych to potrafią tak pięknie zorganizować, że jesteśmy bardzo długi czas w błędzie, że jesteśmy wszystko, tak nam wszystko pięknie wychodzi, że to my mamy moc. A to się okazuje, że nie. Ale prędzej czy później tak dadzą nam znać, kto tu rządzi. No chyba, że przygotowali nas tylko na jedną misję i tam nie mają innych planów, tylko zczytywanie informacji. Czyli jesteśmy coś w rodzaju takiego agenta, to wtedy możemy w ogóle się nigdy nie zorientować, że coś jest nie tak. Ale to takie już specyficzne. Takie zawodowe dywagacje. Ale to tak jest doświadczeń, które mam na temat oczyszczania i na temat rodzaju podpięć. I jak to wygląda. A jak no, z tymi, że my jesteśmy tacy słabi, no ta przestrzeń, ta ziemia tutaj, ta przestrzeń na ziemi, którą my tutaj żyjemy, jest tak zorganizowana, że nie można tutaj wejść bez gotowego kontraktu. Po prostu nie jest niemożliwe. Dopiero możemy się z tego uwolnić sami. Możemy z tego wyjść. Nawet to, że na przykład po oczyszczeniu, to nie znaczy, że ty już jesteś wolny, już masz bramę otwartą i możesz iść gdzie chcesz. Nie, ty cały czas możesz wrócić, bo ty cały czas masz wolną wolę i cały czas będzie na ciebie polowanie. Po prostu masz się nauczyć tylko po tym, po oczyszczeniu, jak korzystać z własnej mocy
jak nie wpadać w pułapki różne. A tych pułapek, ja nawet o tych pułapkach to mówiłem wam bardzo dużo. Mówiłem wam o tych takich niesamowicie niebezpiecznych, o tej chęci pomagania. To jest taka największa pułapka, ta bezinteresowna, tak zwana pomoc. No to jest idealna pułapka. Jak chcesz mi pomóc, no to przyjdź do mnie, pomóż mi. I już są, czekają z kontraktami. Pomóż mi, daj mi swoje energii. To jest właśnie na tym polega. A dlatego ja mówię, że ja nie chcę pomagać. Ja chcę tylko, żeby każdy mógł kreować i czerpać ze swojej mocy. I wtedy on nie potrzebuje żadnej pomocy. Kompletnie żadnej. Bo jeżeli potrzebuje pomocy, to jest pułapka dla niego i dla mnie. Pułapka dla niego, że on się uzależnia i dla mnie, gdyż to ja się piszę na, pokazuję swoją słabą moc, słabą stronę, że chcę pomagać. A pomaganie w świecie energetycznym, no to znaczy pomagać, no to dajesz wszystko, co tylko ktoś chce, no to daj mi. Dlaczego jakiemuś bytowi nie dasz swojej energii? To jest też pomoc. Ty mówisz tutaj, że chcesz pomóc tej osobie, tylko nie wiesz o tym, czy to jest spreparowana sytuacja. Najczęściej to są preparowane sytuacje. Żebyś, to ja ci pomogę, żebyś powiedział. I to jest zgoda już na kontrakt. To jest najgorsze. Kiedy sobie z tego sprawy kompletnie nie zdawałem, ale jak się sprawdza, jak doszło do podpięcia, to często takie wychodzą, no, że ktoś chciał pomóc. Tak to jest. No ale to jest... ja na ten temat już dużo mówiłem. Dużo mówiłem i tylko, że chyba mi się wydaje, że nigdy nie za mało na ten temat mówić, że z pomaganiem to trzeba być ostrożnym. Ostrożnym w tym sensie, że to jest cały czas oddawanie naszej energii. To się nie w ten sposób się pomaga ludziom. To jest tak, jak powiedziałem, doprowadzenie takiej osoby do stanu, żeby ona mogła sobie pomóc sama. Czyli mogła kreować i czerpać ze swojej mocy. To jest prawdziwa pomoc. A nie danie jemu czegoś. Danie 5 złotych, $1 000 000. To nie jest pomoc żadna. Danie samochodu czy domu. Ktoś potrzebuje domu, dam mu dom, bo mam, prawda? To jest pomoc? Nie. To nie jest pomoc. To jest uzależnienie drugiej osoby. To tak tyle chyba. Na razie. Mi się wydaje, że odpowiedziałem tu temu panu Markowi. I zaraz zobaczę, czy mi działa ten, bo coś patrzyłem, nie działa mój pilot. Będę musiał baterię sprawdzić.